Cześć, tu Tomek. Zapraszam na 55. odcinek Benchmark TV. Apple ma się czego bać. BlackBerry prezentuje tablet Playbook. iPad zyskał naprawdę mocnego konkurenta, czyli produkt firmy znanej z legendarnych smartfonów BlackBerry. Podczas prezentacji prezes RIM określił Playbook jako pierwszy profesjonalny tablet i choć słowa te zabrzmiały dość tajemniczo, nie trudno zrozumieć, co miał na myśli. Ważny element wyposażenia tabletu BlackBerry, którego może pozazdrościć iPad, to kamery wideo. Z przodu umieszczono kamerę o rozdzielczości 3, a z tyłu 5 megapikseli. Urządzenie można wykorzystać nie tylko do robienia zdjęć, ale również do wideokonferencji, nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD. Do sprzedaży w USA produkt trafi na początku przyszłego roku, a w Europie pojawi się kilka miesięcy później. Cena oczywiście nie jest jeszcze znana. Nvidia przyznaje, Fermi było niewypałem. GeForce nie są już dla Nvidii priorytetem. Takie słowa wypowiedział jej prezes Jen Hsun Huang podczas konferencji prasowej na tegorocznej konferencji poświęconej technologiom GPU. Zrobił też rzecz, której nikt się nie spodziewał. Przyznał się do błędów i uznał architekturę Fermi za niewypał. Prezes Nvidii stwierdził, że dawnej Nvidii już nie ma. Teraz kładziony jest nacisk na rozwiązania profesjonalne, takie jak CUDA, czy też prace nad architekturą Tegra oraz ARM, a firma już tylko w 30% skupia się na rozwoju kart graficznych GeForce. Płatny Android Market trafi do Polski. Już na początku października 2010 roku dostęp do płatnej części Android Market dostaną nowe kraje, w tym Polska. Android Market to jedna z niepodważalnych zalet systemu operacyjnego Google. Usługa stanowi sklep z masą oprogramowania dostosowanego pod tę konkretną platformę. W przeciwieństwie do analogicznej usługi Apple, Android Market jest otwarty. Aplikacje może tworzyć każdy i również każdy może je dodawać. To z kolei sprzyja ich wciąż rosnącej liczbie. Z drugiej strony weryfikują je sami użytkownicy, co czasem jest ryzykowne. Dotychczas w Polsce usługa była dostępna tylko w ograniczonej darmowej wersji. Mogliśmy pobierać bezpłatne edycje programów, dostając w zamian albo ubogie i amatorskie produkcje, albo zawodowe aplikacje ograbione z istotnych opcji. Intel wprowadza nowe procesory mobilne. Gigant Santa Clara przedstawił właśnie 8 nowych procesorów mobilnych wyprodukowanych przy użyciu 32-nanometrowego procesu technologicznego, a wyjątkiem jest jedynie Celeron T3500. Dwa z nich należą do ultra energooszczędnej serii Consumer Ultra Low Voltage i mogą poszczycić się poborem prądu na poziomie zaledwie 18 W. Core i7-680UM jest najmocniejszym procesorem tego typu, jaki dostępny jest w asortymencie Intela. Mobilne jednostki CPU z serii Core będą wyposażone w technologię Hyper-Threading oraz Turbo Boost. Zapewnią one większą wydajność procesora dzięki możliwości obsługi dwa razy większej liczby wątków, a także czasowemu zwiększeniu częstotliwości taktowania zegara. Nowe procesory już wkrótce powinny pojawić się w notebookach. Ostrzeżenie od Sony. Uwaga na niemarkowe i wybuchające pady. Na stronach Sony pojawiła się niepokojąca informacja o wybuchających padach do konsoli PlayStation. Firma bardzo prosi o szczególną ostrożność podczas kupowania padów do PlayStation 3, a także urządzeń Move, ponieważ pochodzący z niepewnych źródeł sprzęt może być wybrakowany, a korzystanie z niego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Deklaracja Sony wywołała powszechną wesołość wśród dziennikarzy, ożywiając nawet rodzimą scenę blogową. Oczywiście firmie racji odmówić nie można, jednak uczciwie rzecz ujmując, prawdopodobieństwo eksplozji jest niemal takie samo w przypadku wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych. Niesamowity pomysł Mozilla na telefon. Mozilla, organizacja znana nam głównie z programów Thunderbird i Firefox, postanowiła zaprojektować smartfon marzeń. Bez wątpienia przedstawiony telefon Seabird wywołuje duże emocje. Dzięki zajmującemu całą powierzchnię urządzenia panelowi dotykowemu oraz klawiaturze wyświetlanej za pomocą pikoprojektora dostęp do wszystkich funkcji jest łatwy i natychmiastowy. Kontroler przypominający lekką, bezprzewodową mysz niewymagającą podkładki to rozwiązanie, które sprawdzi się w każdych warunkach. Może on działać także jako bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. Problemem mogłaby się okazać moc baterii niewystarczająca do zasilenia wszystkich tych wspaniałych rozwiązań przez odpowiednio długi czas. Jest to jedynie artystyczny projekt, a Mozilla nie zamierza doprowadzić do jego realizacji. Możemy mieć tylko nadzieję, że któryś z producentów sprzętu elektronicznego podchwyci pomysł i wykorzysta go we własnym urządzeniu. Lanboy Air. Obudowa jak z klocków Lego. Nowa przewiewna obudowa Antek dla entuzjastów ma jedną oryginalną cechę. Niemal każdy element można swobodnie zdemontować. Jedyną stałą częścią Lanboy Air jest prostopadłościenna rama, a decyzja o zainstalowaniu całej reszty pozostawiono fantazji użytkowników. Obudowa jest przewiewna, nie zawiera żadnych jednolitych elementów.
Wszystkie panele są perforowane i wypełnione efektywną siatką. Nie trzeba już wycinać otworów ani rozbierać komputera, aby każdy podzespół był doskonale widoczny. Adobe umożliwi ustawianie ostrości już po wykonaniu i zapisaniu fotografii. Nikt z nas nie lubi, gdy aparat nie trafia z ostrością w wybrany punkt. Receptą na te problemy byłby system fotograficzny, który pozwalałby na ustawienie lub korygowanie ostrości już po wykonaniu zdjęć. Okazuje się, że nie jest to wcale fantastyka. Takie rozwiązania już istnieją. Na konferencji poświęconej technologiom GPU firma Adobe zaprezentowała swoją metodę obróbki zdjęć wykonanych soczewką plenoptyczną. Zastosowany algorytm wykorzystuje technologię CUDA w kartach graficznych NVIDIA. W przyszłości planowane jest zwiększenie rozdzielczości uzyskiwanych zdjęć do nawet 10 megapikseli, a to będzie już wynik, który zadowoli prawie każdego fotografa. Algorytm Adobe pozwala uzyskać bardzo naturalne rozmycie tła dla elementów zdjęcia znajdujących się poza głębią pola. Wiedźmin 2. Kolejny gameplay trafił do sieci. Ten niemalże ekskluzywny materiał prezentuje dotąd niepublikowane oblicze Wiedźmina 2. Ukazane są nowe elementy, takie jak skradanie, ogłuszanie przeciwników, czy też przenikanie wzrokiem przez ścianę. Takie rozwiązania dotychczas można było spotkać w grach takich jak Thief czy Splinter Cell. Mamy też okazję dokładniej przyjrzeć się nowemu efektywnemu systemowi walki oraz realistycznej animacji głównego bohatera. Unnecessary toil. I shall sign nothing. To już koniec dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do zostawiania komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym Benchmark TV.